Witam Was w tym brzydkim, ponurym dniu w Nowym Jorku, dokładnie z Soho. Wybieram się teraz na herbatę, trochę popracować, a później mam dwa open house'y. Dalej próbujemy sprzedać 88 Bleecker Street na NoHo, czyli tutaj niedaleko, oraz 60 Pineapple Brooklyn, tam jak ostatnio Was zabrałam na tą dosyć ciekawą dzielnicę Brooklyn Heights. Czekajcie, tylko sobie zerknę na to, gdzie idę. Taką mamy pogodę dzisiaj. Oh no. O nie, moje miejsce na herbatę na Soho jest dopiero otwarte o godzinie 11, a ja mam godzinę 9:44. Idę teraz do piekarni. Zobaczymy, może coś mają dobrego. Chociaż ja dam śniadanie, ja mam omleta na śniadanie. Jak widzicie, niedziela w Nowym Jorku wcale nie jest taka tłoczna. Jest dosyć spokojnie. A Greenwich Village i Soho to są naprawdę fajne miejsca na taki niedzielny spacer, na taką niedzielną kawę, ciastko. No ale że dzisiaj jest taka pogoda, no to jest to, co jest. No i oczywiście nie wzięłam żadnej parasolki. Okej, coś przeczytałam na tym koszu na śmieci. Forget your ego. Zapomnij o swoim ego. Ale remember your soul. No nic, piję sobie kawę tutaj w Blank Street Coffee. Ale niestety nie mogę załadować laptopa, ponieważ nie mają żadnego. Nie mają po prostu tutaj miejsc na. Czy miejsce jest, można sobie usiąść, ale niestety, jeżeli chodzi o ładowanie laptopa, nie ma nic. Także mój laptop zaraz pójdzie spać. Dobranoc. Chciałam Wam tylko powiedzieć, że w Nowym Jorku, żeby być agentem nieruchomości, trzeba zostać członkiem REBNY. To jest Real Estate Board of New York. Dzisiaj właśnie zostałam tym członkiem, dołączyłam. I żeby dostać jakikolwiek czek w nieruchomościach, trzeba być członkiem tego stowarzyszenia. Okej. Oh my gosh. That's crazy. I can't believe you. I'm sorry, what kind of move were you? It was over, right? It was over. Yeah. I haven't checked out yet. Right? Did it go? Yeah, it was it. Okay, can I get it? No niestety pan ukradł napiwki tutaj w Nowym Jorku. Widzicie, to jest bardzo, bardzo takie. Bardzo takie popularne, że bezdomni przychodzą do miejsc takich jak typowo jak coffee stores i kradną napiwki. No niestety pan wpadł do kawiarni i ukradł pieniążki, ukradł napiwki, no ale co zrobić? Tak to jest, jesteśmy w Nowym Jorku, trochę jest tutaj crazy, ale to już chyba się domyślacie. Wszędzie coś się dzieje, to nie jest tak, że tylko w Nowym Jorku. Ja się zrelaksowałam, co prawda nie popracowałam na laptopie, ale jestem zrelaksowana i teraz idę do samochodu i uciekam powoli na mój pierwszy open house w NoHo. Godzinny open house. Bardzo się cieszę, że jest tylko godzina, ponieważ w mojej poprzedniej pracy u mojego brokera on mi kazał siedzieć nawet nie godzinę, tak półtorej godziny do dwóch godzin, gdzie czasem nikogo nie było.
I to była dla mnie też kompletna strata czasu, no ale każdy broker ma inne jakieś tam swoje pomysły na biznes. Wyobraźcie sobie, że ten chłopak, on tutaj jest. Chłopak, ja wam pokażę. No co jest? Pokażę wam tego chłopaka. On tutaj jest. On tam stoi. Nie wiem, czy go widzicie. Ale właśnie on jest jakiś naćpany totalnie. Także ukradł rower. Ukradł komuś rower, ten city bike i teraz tam stoi. No widzicie, tak to jest, kurde. Nie no, biedny chłopak, no biedny, ale myślę, że krzywdy by nikomu nie zrobił. Właśnie się szykują się do open house'u. Perfumkę muszę się popsikać. Chyba laptopa zostawiam, ale mam, że się trochę boję laptopa zostawiać w samochodzie tutaj w Nowym Jorku, bo tutaj kradną wszędzie. Ale nie wiem, mam nadzieję, że może będzie ok. Jak zostawię... Nie chcę mi się brać laptopa, bo to jest tylko godzina open house'u. I będziemy szli do nowego open house'u. No. Zakryję go dokumentami. Powinno być ok. Myślę, to jest ten budynek, domofon. Napiszę do mojej agentki, bo już jestem, nie wiem, czy ona będzie. To się kojarzy z takim więzieniem. Nigdy nie byłam w więzieniu. Cela numer 25. Boże, nie wiem. No. Także tak. Musiałam przykleić kartkę, że mamy open house, ale powiem wam, że jak weszłam do tego mieszkania dzisiaj, to tak śmierdziało, że otworzyłam okna i popsikałam zapachem. Natomiast aż mi się przypomniało, że kiedyś miałam open house na Harlem i powiem wam, że to, ale tam tak śmierdziało, że nie było w stanie w ogóle nawet otworzyć okna. Znaczy otworzyłam okno, ale musiałam siedzieć przy oknie godzinie, bo nie dało rady, bo to było lato, pamiętam, to było jeszcze ciepło i nie było tego wiatru i po prostu myślałam się, że zżygam dosłownie i w przenośni. Agentka schodzi na dół, bo mówi, że mówi, że nie chce się tam samej siedzieć, więc przyjdzie do mnie, a ja zrobiłam takie małe książeczki, z tyłu jest floor plan. Takie do kieszeni, jak ktoś przyjdzie, to będzie miał informacje na temat tego mieszkania i nie tylko. Ciężko jest sprzedać mieszkanie z takim kijowym widokiem, no ale to jest Nowy Jork, no to jak ktoś szuka super widokiem ze wszystkim, no to nikt nie liczy na taki koszt mieszkania, tak, w takiej okolicy, bo to już jest Soho, tu jest Noho, tak. Nie wiem jakim cudem, ale znalazłam parking, na szczęście tutaj. Widzicie, mam widok na Manhattan. Jestem właśnie na Brooklyn Heights i zmierzam w kierunku Pineapple Street. Mam nadzieję, że... No już jestem spóźniona 5 minut, ale dwóch naszych agentów jest już na mieszkaniu. Także tutaj trzeba niestety... Ja tak jak pracowałam dla poprzedniego brokera, tylko ja jedyna robiłam open house'y. I w ogóle, jak ja sobie teraz tak pomyślę, że nawet za to nie miałam nic płacone. Jezus, jak on mnie wykorzystywał, ten człowiek. To jest po prostu poezja. A tutaj są dwa agenci, to jest must. To jest po prostu, muszą być dwa agenci, bo musi być dwóch agentów. Przepraszam za mój okropny polski język.
a nie, że po prostu jest jeden agent i dziękuję, do widzenia, to jest tragedia. Don't park, we say we should just drive. What? They just... Okay, let me... Let me just call. What the fuck? Chris? Hello! So, are we not going to have an open house at 60 Pineapple? No, Peter's just gonna do it himself. Ah, okay, so... You just come by and get me, and we'll just drive over to Pineapple. I mean, on to Skirmerhorn. Okay, so my question is, so I just parked a car, so I can... Where are you? I can pick you up. I mean... Yeah. Okay, I'm going to my car. All right, I'll be like in 5 minutes. Okay, so just pull up in front of the building and I'm... All right, baby. All right, see you. All right, bye-bye. Okej, to teraz zmiana planów. Witamy w Real Estate. O, matko boska, muszę jeździć teraz. O Jezus, on to jest po prostu... Stwierdziliśmy, że on będzie sam na ten open house, a my idziemy na trzeci open house. Muszę po nią podjechać, także... Widzicie, ale to tak zawsze, tutaj jest zawsze w nieruchomościach się zmienia plany w ostatniej chwili. Jaki piękny dom. Dobra, uciekam na to mieszkanie, co wam pokazałam na Brooklynie. Także whatever, ale przynajmniej wcześniej dzisiaj skończę. Gorąco dzisiaj, ale mam dla was wieści. Mamy ofertę na 700 tysięcy. Mieszkanie jest wystawione za 685. Jedna oferta była złożona dzień przed open house. Dzisiaj przyszły dziewczyny i złożyły ofertę od razu na 700 tysięcy. Ja bym brała to mieszkanie i nie dziwię się, że jest tyle ofert. Także jeszcze 20 minut i koniec, uciekam do domu.